Siemano! Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest zrobić coś głupiego, z czego już nie ma odwrotu? No właśnie, bardzo rzadko się nad tym zastanawiasz, ponieważ ty, widzu, robisz tylko bardzo dobre rzeczy, jak subskrypcja tego kanału, zostawienie łapeczki w górę oczywiście, bo dzisiaj ludzie, którzy zrobili coś wyjątkowo głupiego i już do nas nie wrócili, bo zostali wystrzeleni w kosmos głupoty przez swoją głupotę. Czyli najgorsze kopnięcia w kalendarz ludzi w historii tego świata i innych światów. Może też w innych światach tak robili. A jak tak nie robili, to ci robili i są... Także łapaczka w górę, mam nadzieję, zostawiona. Napisz hashtag Kabanos. Na szybko wymyśliłem ten hashtag. Hashtag Kabanos, po prostu. Jak dotrwałeś do momentu filmu. Hashtag Kabanos. Czekam na ciebie w komentarzu. Zostawię ci serduszko. A my zobaczmy, co tam się wydarzyło u pani Swietłany i u innych pań i panów. Lecimy. Swietłana roślina, albo roslina. Dobra, siedziała sobie... A, upuściła telefon do kotła z czekoladą. Nie rozmawiaj w pracy, to jest właśnie kara. Kiedy wsadziła tam rękę... O nie! Maszynka przerobiła ją na te wszystkie czekoladowe mikołaje, które po sezonie, jak nie zostaną kupione w sklepie, mają ściągane folie i zakłada się na nie folie królików, żeby je sprzedać na Wielkanoc. Pani Swietłano roślino, najgorzej! Ale mam nadzieję, że... Nie mam nadzieję, że ludzie to jedli, bo masakra. Okej, Andrea Bendetti, prawie jak Andrea Bocelli. Jest gościu, który utknął z przyjaciółmi w windzie, w lifcie. Normalnie robili przysiady w windzie na ten, na obramówki. I jego przyjaciel spróbował otworzyć drzwi między piętrami, no bo utknęli. I ten ziomek niestety chciał... A, zaskoczyć... O nie! Co za głąb! Rozumiecie to? Adam Pie, że ciasto w July'u, 23 July'a robił tunel na plaży, co? Że saperką normalnie kopał? Okej. Okay. I w międzyczasie się zapadł, bo były jakieś ruchome piaski albo inny tunel. O nie! Ludzie na plaży próbowali mu pomóc. Normalnie dali mu tlen, nie wiem skąd wzięli tlen. Ci go próbowali odkopać. Ale sytuacja była 2 na 10. O, niestety. Nie udało się, że wciągnął go piaskowy tunel. Piaskowe tunele są najgorsze. Uważajcie na piaskowe tunele. Choda ludzi za taką głupotę, nie? Brock Bowers. Jej ciało weszło do... windy... A, bo myła sobie windę tą. I ona trochę zjechała w dół. I została między piętrami. I tam było ciasno. I po 8 godzinach znaleziono ją... Jak już... brakło tlenu. Jak winda mogła zjechać tylko kawałek, a nie całkiem na dół? To jakaś ustawka. Distito Bebo Morales! To jest ziomek? To jest ziomkuwa. Przed czwartą wczesną niedzielą rano Morales jechał windą. W tym samym czasie jego dziewczyna Joanna Sanchez utknęła. Okej. Okay. Morales próbował wyjść górą windy. I co tu się stało? I próbował otworzyć drzwi od windy i między piętrami powalczyć o życie, gdy nagle winda ruszyła do góry. Próbował zeskoczyć na inną windę prawdopodobnie. A, i utknął... Utknął między windą a ścianą! Jak? Jak to się... To jest jeden na kabazyliard razy, że to się może zdarzyć. Zhang. Hello, Zhang. Who are you i co zrobiłeś? Zhang... poszedł z rodziną do zoo. Zjadł go krokodyl, czyżby? Czy nie zdążyli się tam dostać? Aha. Wydali, co? $40 na całą ekipę, żeby wejść do zoo. I było ostrzeżenie przed tygrysami. Żeby na przykład nie podchodzić do ogrodzenia. Na tej zasadzie, nie? I co? A on tam zeskoczył. Zeskoczył do tygrysów. Czy on jest mądry? Chłop był mądry w ogóle, skacząc do tygrysów. Po co skakać do tygrysów? Jeszcze był z dziećmi i z rodziną. Co za goście. W dzień wesela pewnej pary rozbił się helikopter, tak? Aha, że był jakiś tam alarm, coś się działo w powietrzu. I oni mieli dolecieć tylko do kościoła prawdopodobnie. No i stracili kontrolę i zahaczyli o ziemię. Jej mąż był w szoku. No nie dziwię się, że był w szoku. Jak mógł nie być w szoku? Tu mamy Shanga i Lee. 28 lat i rok. Co oni zrobili najlepszego? Rolling Escalator? O co tam chodzi? Co? Zostali wciągnięci ci? To jest niemożliwe! Tam jest za mało miejsca. Tam nawet jakby sznurówka ci weszła, to but się tylko... Ja nie wiem. Dobra, Judyta Permar, 46 lat. Coś ty zrobiła, Judyta.
Utknęła na wysokości. Co? A, utknęła z ręką w tym i się nie udało tej ręki wyciągnąć i po trzech dniach znalazła ją komenda powiatowa policji w Ciechocinku, że to ona tam jest. Dobra, poszły do sauny na 90... Na 90 minut! Wszystko było fajnie i super, dopóki nie próbowały się wydostać. A nie można było rozbić na przykład szyby, żeby dotarło tam trochę powietrza. David Wu, lat 9. Coś ty chłopaku zrobił. Struck by a baseball player. A, o nie! Jose Fernandez. Coś ty zrobił, mordo. Tak samo, będzie baseball prawdopodobnie. O nie, jednak nie. Wypadek niedaleko Miami łodzią. Okej, okej. João Fuentes. Co? W półfinale jakiegoś meczu? Uderzenie pioruna? To jest prawdziwa historia? A jest tylko taki fragment. Serio? Myślałem, że to jakiś fake, ale to nie jest fake, zdecydowanie. Wow, Dylan i Lexi, która? Też normalnie zbierał jej róże i tu nagle cyk. I to oboje. Martin H. Został, karmił prawdopodobnie tygrysy w zoo i no nie zdążył ich nakarmić. Masakra. Aha, w biegu charytatywnym niedźwiedź go... Kino Butler. Co? Przez swoją dziewczynę? Co? Udusiła go brzuchem? Bebzolem? Skoczyła na niego? Zmiażdżyła go brzuchem? Bo jest grane. Jakiś bezdomny pan w wieku 34 lat. O nie! Ale kto śpi w kontenerach? Aura Garcia. Hola, Aura Garcia. Drawbridge. O nie! O nie! Cimej się! Chociaż jakby w pewnym... O nie. O nie. Mogłaby się puścić, jak już by to się zamykało. Co? Gościu płynął se na tym i zmiażdżył go w waleń. Dobra, ci pokąsani przez 1000 pszczół mogli uciekać, też mi się tak wydaje, chociaż łatwo mówić, nie? A tu co? Uderzona własnymi piersiami? I krew jej zaczęła nie dochodzić? Co jest grane? Lia Liun. Kto? Lia Liun, przepraszam. Kto to jest Lia Liun? Turyści, aha, chcieli wejść do wody, a jeden wpadł do wody. A on był zły. Podpłynął. A trener próbował ratować tego człowieka, żeby wyciągnąć go. A ten sobie zrobił pożywionko. A, przytulił ich i chciał ich porwać do swojego jakby domu im pokazać. A zapomniał, że to nie są morświny. Czy to są krowy morskie? Jak je nazwać? Młoda cheerleaderka. O nie! Przejechała się po niej... No, dzisiaj dużo zobaczyliśmy. Aż sam jestem w szoku. Bez kitu, a tego jest więcej, nie? Tego jest chyba z 8 części. Uuu! Co ludzie niektórzy mają pecha. Okej, moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów na kanale, to dajcie znać w komentarzach, możecie dać znać, co było dla was najdziwniejsze w tym akurat wideo. Ode mnie to tyle, dziękuję za oglądanie. Odcinki wtorek, czwartek o 15, w weekendu o 10, poniedziałek, środa, piątek live'y. Tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach dziwnych kopnięć w kalendarz ludzi na tym kanale. Niesamowity pech. Trzymajcie się.